Moi drodzy, piszę, dzwonię, nagrywam taką informację dla was, że przez jakiś, myślę, dłuższy czas nie będzie filmów na YouTube. Dlatego, ponieważ dzisiaj o 4 rano sobie szukałem jakichś fajnych gierek dla was do nagrania, jakiś Akinator i tak dalej, więc chciałem się nagrać, bo teraz czwartek do Warszawy jadę na 4 dni, wracam w niedzielę, więc mnie nie będzie. Dobrze mówię, czwartek, piątek, sobota, nie, dobrze, 4 dni. I ten. No i trzeba mi się jarać płyta główna, dosłownie. Pokażę wam to miejsce, może nawet będzie widać. Tutaj. W tym miejscu trzeba mi się palić płyta główna. To jest, normalnie był płomień i tak dalej, dym w domu, śmierdzi z palizną. Włączyłem zasilanie, nie? I nie działa. Dobra, ciul, nie? Włączam rano. Znowu zaczęło się palić, bo wyłączyłem. Koszt tej płyty głównej to 50 zł. To mówię, dobra, wziąłem starego kompa z piwnicy. To jest stary komp z piwnicy z czasów komunii. To jest jeszcze komputer komunijny, tylko ma nową obudowę. Do siostrze w sumie składałem. Znaczy, kupiłem siostrze nową obudowę i włożyłem części ze starego kompa, dokładnie. No i teraz, włączam go. Kręci się, nie? Znaczy, monitora nie podłączałem, tylko sprawdzam, czy się kręci. Dobra, kręci się i tak dalej. Użyłem kartę graficzną z tego kompa. Tu jest GTX 750 Ti, wam go pokażę. Ten GTX. Nie kręci się, nie? Mówię, dobra, może mocy nie ma. Włożyłem ten zasilacz z tego mojego normalnego kompa. Jest to Cieftek 750W, Bismart 80 plus brąz. Sprawność. Włożyłem tą kartę graficzną, która tam była, taka stara, to jest jakiś tam. Co to jest? GF210, 1 giga, taki starość. Kręci się, nie? Dobra, czyli jest ok. Czyli zasilacz jest sprawny, nie? Bo mówię, może z płytą główną to się jeszcze spaliło. Zasilacz jest sprawny. Włożyłem tą kartę. Zgadnijcie, zaczęła się palić płyta główna. Serio, z tą kartą. Wyłączyłem. Zaczęło takie pyk, pyk, pyk robić, w ogóle takie palić się dym. Wyjąłem tam GTI, tego GTX-a, włożyłem znowu to GF210. Nic nie paliło się, nic nie pstrykało, nie było zwarć, ale wiecie, no, płyta główna spalona, ale skręcił się prosek, nic się nie paliło. Się wentylator. Włożyłem znowu tego GTX-a i znowu zaczęło się palić, nie? I teraz zaczął lecieć dym z tej karty. I prawdopodobnie spierdzielił mi się ten GTX. A przez niego spaliło mi się na płycie głównej coś odpowiedzialne za chyba zasilanie tej karty graficznej albo coś takiego. Ale mam gwarancję, mam nadzieję, że mi uznają, bo karta kosztowała 350 zł używana, ale jest gwarancja na nią ciągle. Już raz była na gwarancji. Mam nadzieję, że uznają i tak dalej. Wątpię, że mi oddadzą 50 zł za moją płytę główną, bo tyle kosztuje. Bo tak kosztuje chyba zdychę z tego starego kompa, ale wątpię, że mi oddadzą. Tak w sumie, jakby ktoś chciał się dołączyć, to na Breciu Live w opisie jest link do kanału. No, w sensie nazwa kanału. Pod którym live'em jest po prostu link do donata, więc jakby ktoś się mógł się, to mógłby się dołączyć. Taką osobę oczywiście nagrodzę grom na Steamie. I zrobię 10-godzinnego lewa. Będę grał wszystko, co będziecie chcieli. Ale to zależy od was oczywiście. Czy się dołożycie do naprawy, czy nie. No i tak. I mam nadzieję, że spaliła się tylko płyta główna i tylko karta graficzna. Mam nadzieję, że nie spalił mi się procesor. Procesor z AMD Phenom X6 2090T za 500. 550 zł tego sprzedać i dołożyć i na urodziny, żeby ktoś mi dołożył do lepszego, do i7, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że procesor działa, no nie sprawdzę tego teraz. No i ramy też mam nadzieję, że działają. Mam nadzieję, że to tylko płyta główna. Jeśli komuś się chce sprawdzić, ale są kurwa brzydkie, nieoglądane. Jeśli komuś się chce sprawdzić, co to mi się zjarało, tym bardzo prosił. Płyta główna jest to aż rok 970 Xtreme 3 i spaliło mi się w tym miejscu. Jak tu jest procesor, tu są ramy, raz, dwa, trzy, cztery
I tu w prawym górnym rogu prawie nie mam podglądu teraz. I tutaj to pomarańczowe, co mi się zaczęło jarać. Tu są jakieś tranzystory, rezystory, coś takiego. I tu mi się zaczęło jarać. Tu, w tym miejscu. W tym miejscu. Tu. Jakby ktoś ogarnął jakieś sekcje zasilania i tak dalej, o płycie głównej, co gdzie jest. No, zamiast chyba coś z zasilania. Bardzo prosił. To tyle z tego infa. Mam nadzieję, że wytrzymacie. Chyba, że chcecie vlogi. Takie bez cięć, w sensie będę mógł pauzę sobie włączać jedynie i w sumie tyle. Nie wiem, na czym. Nie mam laptopa, żeby to montować i tak dalej. Myślę, jakbyście chcieli, mogę takie vlogi w sumie robić, co? No bo takie. O, ty takie live'y też mogę w sumie, a to na tamtym kanale. Chcecie takie vlogi, czy to bez sensu? Ciężko to by było wrzucać. Jedynie takie króciutkie by musiały być. Nie, to będzie bez sensu, nie? Wtedy nie mogę takie wieczorne vlog wrzucać, co robiłem przez cały dzień. Chcecie takie coś, co robiłem przez cały dzień, jakbym to opowiadał? Mogę takie coś w sumie nagrywać, wrzucać wieczorem. Powiedzmy o godzinie 20, co? Chcecie? Do czasu naprawy kompa, bo to. Myślę, że trochę to potrwa. Dobra. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że do 3 września, do urodzin, to się ogarnę. No, będzie długi live. Urodzinowy. Dobra, trzymajcie się. Cześć.